Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie Wiadomości. Już po raz trzeci we Wschowie odbył się Festiwal Podróżników Stodroga. Przez trzy festiwalowe dni w sali widowiskowej centrum zaprezentowało się kilkunastu prelegentów podróżników, którzy opowiadali o swoich wojażach po całym świecie. Widownia, tradycyjnie już wypełniona, była w kulminacyjnych momentach po brzegi. W kuluarach festiwalu można było zakupić ciekawe pozycje książkowe i nie tylko. Działała także festiwalowa kawiarenka, gdzie można było napić się kawy czy herbaty i zjeść dobre ciastko. Wydarzeniem drugiego dnia, oprócz pokazów, było wejście Dawida Gąsiorka na wieżę ciśnień. Stodroga rozwija się, pozyskując coraz to nowych sympatyków. Kolejna edycja już za rok. W środę, 29 stycznia, odbyło się spotkanie władz naszego miasta z przedsiębiorcami. Kilkuletnią tradycją jest również to, że w części artystycznej prezentuje się klub piosenki solo. Nie inaczej było i w tym roku. Wokalistki z tego klubu jak zawsze stanęły na wysokości zadania i uświetniły artystycznie, w pełnym tego słowa znaczeniu, to spotkanie. Trwają rozgrywki w amatorskiej lidze siatkówki, runda finałowa. A oto wyniki. Spółka Komunalna, Straż Pożarna 2-0. Wolej Wschowa, Rzemiosło 2-0. Astromal w ostatniej chwili 2-1. Spółka Komunalna, My Wyoni 2-0. W grupie finałowej o miejsca 1-4 na prowadzeniu Astromal 38 punktów, na miejscu drugim Wolej Wschowa 31 punktów, w ostatniej chwili 28 punktów i Rzemiosło 20 punktów. Natomiast na miejscach 5-7 Spółka Komunalna 14 punktów, My Wyoni 8 punktów i na miejscu siódmym Straż Pożarna 2 punkty. Następna kolejka już w środę od godziny 17.30. W piątek odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych Dziewcząt w halowej piłce nożnej. W rozgrywkach zwyciężyła Szkoła Podstawowa Zesławy, która z kompletem zwycięstw zajęła pierwsze miejsce. Na miejscu drugim Szkoła Podstawowa Zosowej Sieni 6 punktów, na miejscu trzecim Szkoła Podstawowa z Lginia 5 punktów, a na kolejnych SP1 i SP Siednica. Tak więc Mistrzostwo Powiatu w halowej piłce nożnej zdobyły dziewczęta ze Sławy. Najlepszym strzelcem okazała się zawodniczka tej drużyny, Kamińska Patrycja. Natomiast najlepszą bramkarką również bramkarka z tej drużyny, Julia Tonder. W tym samym dniu toczyły się również rozgrywki powiatu szkół podstawowych w klasach szóstych. Na miejscu pierwszym SP1 ze Wschowy. Szkoła ta zgromadziła 10 punktów i wyprzedziła Lgin 7 punktów, SP2 6 punktów, SP Osowa Sień również 6 punktów i tutaj bezpośredni pojedynek między tymi ekipami zadecydował o kolejności miejsc. I na miejscu piątym Konradowo. Najlepszym bramkarzem uznany został Tymoteusz Maj z SP1, natomiast najlepszym strzelcem Mikołaj Pichil ze Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni. Trwają rozgrywki w halowej piłce nożnej druga liga. A oto wyniki ze soboty 1 lutego. Złota Piątka, LKS Błękitni Niechód 3-3. Żubry, Rodakulus Team 5-0. Gwiezdna Flota, Omega Wschowa 4-2. Pogoń Druga Wschowa, Grom Zamysłów 2-3. Rozkręcone Betoniary, Uśmiech Kombajnisty 5-1. Grom Zamysłów, Gwiezdna Flota 8-0. Omega Wschowa, Złota Piątka 2-7. A oto wyniki z niedzieli, 2 lutego. Twoja Stara, Grom Zamysłów 2-6. Złota Piątka, Rodakulus Team 2-1. Pogoń Wschowa, LKS Błękitny Niechód 3-6. Rozkręcone Betoniary, Omega Wschowa 2-3. Uśmiech Kombajnisty, Złota Piątka 3-1. Twoja Stara, Pogoń Druga Wschowa 5-0. Gwiezdna Flota, Żubry 1-3. I w ostatnim pojedynku Rozkręcone Betoniary, Rodakulus 5-2. Na miejscu pierwszym Żubry, które zgromadziły do tej pory 44 punkty. I wyprzedzają Rozkręcone Betoniary 41 punktów, Uśmiech Kombajnisty 33 punkty, Grom Zamysłu 28 punktów. Na kolejnych miejscach Gwiezdna Flota, Złota Piątka, Rodakulus Team, Omega Wschowa, LKS Błękitni Niechód,
Twoja stara i na miejscu 11 Pogoń, druga Wschowa. Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie przyjmuje zgłoszenia do rozgrywek amatorskiej ligi koszykówki na sezon 2014. Forma i sposób przeprowadzonych rozgrywek uzależniona będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Dopuszcza się w każdej drużynie dwóch zawodników posiadających licencję PZKOSZ w kategorii kadet i junior. Przypuszczalny termin rozpoczęcia rozgrywek to koniec lutego. Zgłoszenia do 20 lutego pod telefonem 668 618 794 lub na adresie mailowym ckir-rekreacja@wp.pl.